Dzień dobry, nazywam się Magdalena Szumska i zapraszam Państwa do cyklu Kawa z Szumską. Etyka jest ważna w moim i myślę, że Państwa życiu, dlatego że etyka to nasz kręgosłup. I to my decydujemy później, co i który element jest miękki, a który twardy. Ja uważam, że etyka jest bardzo potrzebna, żeby oddzielić to, co jest humanistyczne, od tego, co jest ekonomiczne. Etyka na płaszczyźnie medycznej jest niezwykle szerokim problemem, zagadnieniem, którym się na co dzień zajmują etycy. A w ekonomii, którą uprawiam ja, w obszarze medycyny, etyka jest niezwykle ważna, ponieważ etyka definiuje granice możliwości pokazania siebie na rynku, jako lekarza, jako gabinetu, czy przychodni, bądź większego ośrodka typu szpital. Tych czynników jest kilka. Pierwszym z nich jest z pewnością walka konkurencyjna. Jeżeli prowadzimy działalność leczniczą, mamy IPL albo IPD i w tym momencie chcemy być konkurencyjni rynkowo, trudno nam zapomnieć o takich słowach jak reklama, promocja, PR czy marketing. Etyka normuje w bardzo delikatny sposób, co wolno, a czego nie wolno. W zależności od podejścia pewne zachowania są etyczne, a inne już nie. Etyka w medycynie pozwala tak naprawdę nakreślić nam, co wolno, a czego nie wolno. Dlatego jest tak istotna i dlatego na nią zwracać uwagę trzeba. Również promując się, również pokazując się rynkowo, wszystko w szczytnym celu, po to, żeby zaspokajać bieżące potrzeby leczonych pacjentów, klientów. No właśnie, lekarz nie do końca powinien się reklamować, ale może jak najbardziej informować przez internet czy przez odpowiednio skomponowaną informacją prasową albo ulotkę, właśnie może informować o medycynie, jaką się zajmuje, o dziedzinie, w której jest świetny czy jest specjalistą, może informować o zjawiskach, które dotyczą profilaktyki, epidemiologii, ale również wszystkiego, co jest związane z otoczeniem się zdrową otoczką przez pacjenta. Może edukować pacjentów do odnośnie danych jednostek chorobowych i może pacjentów edukować, jak z tymi jednostkami na co dzień walczyć. Może również poinformować o swoim gabinecie, o swoim personelu i o swoim sprzęcie, ale na pewno nie może powiedzieć, że u niego w gabinecie ten sprzęt jest najlepszy, ma najlepsze parametry. Na pewno nie może napisać 3 implanty w cenie 2 na wielkim billboardzie, a także rozsyłać raz w tygodniu ulotek do wszystkich okolicznych mieszkańców. Tego zabrania nie tylko etyka, ale również prawo.